panie, jest tempadzita. Jak oni tak lubią ostre, to ja wiem, co my zrobimy. Weźmie się barana, wypatroszy, do środka nasypie siarki, pani go zaszyje, postawimy im przed drzwiami, oni rano wychodzą, patrzą, baran! Wylezną się go najedzą, będzie im w brzuchu paliło, to pobiegną nad zalew, wody się opiją i popękają jak pięty pani Steli. Trochę chrześcijańskiej empatii. Pani Michnia, proszę. Ależ proszę bardzo, to już ksiądz może kościół na meczet przerabiać. Nie będzie drogi krzyżowej, tylko półksiężycowa. Po łuku będziemy zapieprzać. Każą mi w tej sukience chodzić, co ma tylko dziurę na oczy. Będzie pani miała widok, jak pies z buty. A nie przyszło wam czołki do głowy, że to nie oni nas, lecz my ich na porządną wiarę nawrócić możemy? Jak ksiądz kilka lat organisty na chrześcijaństwo nie może nawrócić, to co dopiero terrorystów? Nie, no co wy opowiadacie? Co wy opowiadacie? Jak nikt w kościele tak głośno nie śpiewa mi rząd. Tak? Tak. To ja coś księdzu powiem. Jak nas powiedzieć? Ten nasz organista, co się tak pięknie potrafi przeżegnać, tą samą ręką tak żonie przypieprzy, że ta ojcze nasz powie zmówi, zanim spadnie na krzywy ryj. Mama! No ma, tam coś białego przeleciało. Matko jedyna! To lekarz prowadzący na pewno. Cholerne CBA! To już wolałem to CWS! Jak mnie dorwali skurczysyny, ledwo zdążyłem butelki schować. Pacjenta już nie zdążył. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry. Ela! Raimund! Ela, to ty? Wierzy, co za nie, no, ale pięknie wyglądasz, no pokaż się, pokaż się, pokaż ten sam pogłos, co kiedyś. A, dziękuję, dziękuję, a to mój syn. Syn jak syn, ale ty, no coś pięknego. No co za spotkanie, w ogóle nie wiedziałam, że tutaj pracujesz. Jak to nie wiedziałaś? To nie domyśliłaś się, że doktor Wielowiejski, ten sam Wielowiej z ogólniaka? No, niby tak, ale tutaj w szpitalu wszyscy mówią na ciebie doktor Koperta. Mój kolega to Maksymel doktor śmierć. To dopiero jest opcja. No nie mogę. Wszystko mi staje przed oczami. Tobie? A, przed oczami, a nie, nieważne. Lubisz muzykę? To idź do gabinetu numer 5 i się sprzedaj na organy. To co? Może pojedziemy na rzekę? Ale co się tak śmiejesz? No bo jak tak na was patrzę z profilu, to jesteście do siebie strasznie podobni. A daj spokój! Mamo, obudź się! Jeszcze macie takie same gesty! Hello! No w dupę, Jerzy! To nie jest moje dziecko! No Raimunda, czyje? Bo ja wiem, czyje! Chodziłaś na te zebrania PiSu! PiSu jeszcze wtedy nie było! Ale Kaczyński już był! No to jak, Raimund? Na ile ustalimy alimenciki, co? Alimenty? To o to ci chodziło, ty chory debilu! Masz aliment! Co za dzień! Mamo, mamo, na buta mi napluł! To Zbyszku, zbierz to i sprawdzimy się na testach, chodź! Rydek! Mnie wołasz, co? Miłuś, bo cię chłostać każe! Za co, tato? Za co? Za to, że żony nie masz! A nie mam? Nie masz! Dlaczego? Fredek, nie chciałam już tego mówić, ale teraz... Bo jesteś idiotą! To niedobrze, co? Niedobrze. A ja myślę, że... Fredek, tyle razy cię prosiłem. Nie oszukuj ojca. Oj, tato, nie! Przecież głowa mnie boli! Ciebie może boleć brzuch, palec, noga, ale nie głowa! Pomimo starań ojca, Fredek wyrósł na fajtłapę i wszystko inne na faj. Fredek, że nie masz żony, wiemy. Że jesteś głupim durniem, wiemy. Ale najgorsze jest to, że ja podejrzewam, że to nie moja wina. Wszyscy w rodzinie normalni. Ojciec normalny, dziadek normalny, pradziadek, no nie normalny, ale to przynajmniej był wariat. Położę cię na ziarnku grobu. Jak cię będzie bolało, toś królewicz. I jak ci? Strasznie! Tak mi wgniotło w plecy, że na brzuchu mi wybiło ten groszek. Zostaw to pępek! Ale i tak gnie!
masz szansę. Fredek leży na ziarnku grochu. Fredek, boli? Boli, proszę panią. Na wieść, że Fredka boli, zbiegły się królewnie z całej okolicy. Fredek, znasz księżniczkę z kryształowego wzgórza? Czy to ty? Tak. To nie znam. A co robisz? Ugniatam warzywko. A boli? Boli. O, to jesteś królewiczem. Ożyj się ze mną, co? Tato, przyszła jakaś baba w koronie. Ożenić się z nią? Fredek, żeń się! I koniec. Czekaj, tyle na to czekałem. Przedłużmy tę chwilę szczęścia. Kocham cię, tato. Ja też cię kocham, synu. Fredek, ja cię kocham. Ja kocham ciebie. Niedobrze. Nieprawda. Nie rymowało się. Jeszcze raz. Trutu, tutu, żaba z drutu, kurde, flaszka, ładna babka. Może być? Nie. W takim razie dam ci cudowny napój z instrukcją. Lecz pamiętaj, jeśli wasze dzieci będą podobne do kijanek, to już nie moja wina. A więc wracam! Gdzie jesteś, moja piękna? Mnie wołasz? Tak. A czemu wołasz piękna? Faktycznie. Ojej! Nie wypełniłeś zadania! Wciąż jestem brzydka! Ale mam cudowny napój! Z instrukcją! Wystarczy, że napiję się z butelki i wypowiem zaklęcie! No to pij! Czekaj! Najpierw zaklęcie! Zdrowie pięknych pani! Ciała! Faktycznie wydajesz się ładniejsza! No to weźmy ślub. Okej. Czy ty chcesz pojąć mnie za męża? Tak. Czy ja chcę pojąć ciebie za żonę? Tak. Czy pojęliście, do czego prowadzi alkohol? Tak. Przepraszam, czy już można? Już leży jakaś chora łajza! Już patrz swój obrzodzony ryj przez drzwi! Czego chcesz, łajzo? No bo ja już tam stałem 8 godzin w kolejce. Pomyślałem, że zbiorę się na odwagę i zajrzę do szanownego pana doktora. I co ty sobie, gamoniu, myślisz? Że co ja tu mam? Że ja tu sobie siedzę na krzy... Że co ja się tu wyleguję? Proszę. A, źle pana oceniłem. No... Przepraszam, no ale niech pan pamięta, że jestem tylko lekarzem Państwowej Służby Zdrowia. No i chcąc, nie chcąc, muszę być opryskliwy. Ja pana rozumiem. Jestem pacjentem Państwowej Służby Zdrowia. Jestem tu nie pierwszy raz oraz wiem, że choroba jest początkiem moich problemów. Świetnie pan zdiagnozował swoją sytuację. Dobrze. Co pana do mnie sprowadza? Mam problem z kręgosłupem. Problem z kręgosłupem. No, panie, na czym on polega? Boli mnie kręgosłup. No ale... Jak pana stać na luksus stania w poczekalni 8 godzin na nogach, no to co się pan dziwi? Dobrze, miał pan w modeście jakiś uraz, coś? Do mleka. Oho, kolego! Choroba, kręgosłup to dopiero wierzchołek góry lodowej. Dobrze, proszę do światła, proszę tutaj. Proszę się od... O, a co my tu mamy? A, Chińczycy nam pomogli. Narysowali kręgosłup. Dobrze, to nam usprawni robotę. Co ty robisz? Już powiedziałem, żebyś tu nie przychodził. Spieprzaj stąd! I tam bądź. A pan... Ja tu postuję. No nie zapraszam. Co pan zrobił? Co? No krzesłem pan, jak krzesło pan powie, co pan zrobił? Ja? No a kto? Przepraszam najmocniej, przepraszam.
Jutro idę na półroczny odwyk. Po prostu mam czasami takie alkoholowe wizje. Wie pan, alkohol, pielęgniarki, przemęczenie, wszystko naraz. Wyobraziłem sobie, że to mój szwagier Andrzej, który sprzedał mi samochód ze psną pompą. Kurczę, ma pan stresującą pracę? Bywa nerwowo. Bywa nerwowo, dobrze. Czym się pan zajmuje? Stresuję lwy. I na czym polega stres? Śmiało, śmiało. Wkładam im głowę do paszczy. Całą. Czego się pan boi, że pan nie trafi? Że trafię i mnie zje. To jest lew. Lew to jest. A lew, Jezuniu. Usłyszałem zlew. Się jeszcze zdziwiłem, coś strasznego we wkładaniu głowy do zlewu, a to lew. Dobrze. I nie boi się pan? A o tym rozmawialiśmy. Dobrze. Trzeba się pozbyć źródła stresu. Jak to zrobić? Nie słyszę. Jak to zrobić? Pana słysza, Andrzej coś mówi. No mów, Andrzej. Aha. Rozumiem. Andrzej ma pomysł. Trzeba wkładać głowę tam, gdzie lew nie ma zębów. Oczywiście będzie pan musiał nadłożyć drogę, ale numer będzie nie mniej widowiskowy. Dziękuję, dobra rada. Na pewno... Dziękuję ci, Andrzej. Coś jeszcze? Z tym kręgosłupem ja bym pan... A, to pan, tak. Proszę, proszę, proszę siadać. Czyli kręgosłup, tak? Tak. To jest tu? No jak pan znajdzie inny, to ten inny. Mamy tutaj żartownisia. Trzeba panu wiedzieć, że zdrowy kręgosłup jest warunkiem prawidłowej pracy wszystkich pana czterech nóg. Jakich moich czterech nóg? Dobra, kropka, dobra. Nie, i w tym momencie do widzenia. Dobrze. Przepraszam, stop, tak, wiem, przepraszam. Co? Pomyliłem pana z krową, tak? Tak. Wracaj pan. Po prostu zmylił mnie pana taki krowi krok. Nie, już. I ćwiczenie, uwaga! Co? Ćwiczenie na kręgosłup. Pan naśladuje moje ruchy. Sylwetka wyprostowana, ręce swobodnie, nogi w rozkroku, ogon do góry. Jaki ogon? Jaki ogon? No powiedział pan ogon. Ja? Powiedziałam ogon. A kto? Przepraszam, przejęzyczenie. Głowa do góry. Głowa do góry, ogon swobodnie. I teraz tak. Nie mam ogona! Prawą nie ręce... mam ogona! Nie mam ogona! Prawą nie ręce... mam ogona! To czym pan zgania muchy z tyłka? Nie mam, nie zganiam, nie mam ogona! Nie, no panie, odwróć się pan się nachyli. No gdzie go pan podwinął, no? No widać, nie ma. Nie, ja się nie będę z panem. O, nie. Andrzej, wyszgu! Stop! To niech pan mi chociaż da jakieś leki, to ja już sobie spokojnie pójdę. O, przepraszam, to pan, tak. Dobra, szybko, zanim znowu mnie wrócą te alkoholowe wizje. Dobrze, niech pan dużo pływa, 3 razy w tygodniu basen. Niech pan dużo chodzi, spaceruje do parku, koło domu. Niech pan nie biega. Bieganie obciąża stawy, obciąża kręgosłup. Wreszcie pan mówi jak lekarz. Niech pan zażywa to 3 razy dziennie, popijając dużą ilością wody. Trawa koniczyna.